Szanowni Państwo, chciałbym powitać Państwa w Zawierciu. Witajcie zatem na historycznym dworcu kolejowym. Budowa dworców w Zawierciu była następstwem powstania linii kolei warszawsko-wiedeńskiej. Budowana w latach 1845-48 połączyła ona Warszawę z granicą zaboru austriackiego. Warto wspomnieć, że pierwszy pociąg przyjechał przez Zawiercie 1 grudnia 1847 roku. Wówczas to otwarto jednotorowy róg z Częstochowy do Ząbkowic. Dzisiejszy dworzec w Zawierciu wzniesiono w latach 1910-1913. Zaprojektował go inżynier Czesław Domaniewski, główny architekt kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zawiercie ma metrykę średniowieczną i istniało już w XV wieku, kiedy orzeł w koronie wzlatywał dumnie nad Rzeczpospolitą i kiedy nastawał jej złoty wiek. Powstało w procesie urbanizacji, czyli rozbudowy i połączenia mniejszych miejscowości w jeden organizm miejski. Na jego historię składa się historia wielu małych osad i wsi. W XII wieku na terenie dzisiejszego miasta istniała wieś Kromołów, obecnie dzielnica Zawiercia. W XIV wieku przechodził tędy szlak handlowy z Krakowa do Poznania. Historia miejscowości o nazwie Zawiercie zaczyna się w XV wieku. Spod kapliczki w Kromołowie wypływa jedno ze źródeł Warty. Warta to rzeka równie wyjątkowa dla całej Polski jak Wisła. To o niej obok królowej polskich rzek śpiewamy w hymnie narodowym. Ją po Wiśle i Odrze wymienił Jan Długosz. Jest symbolem i dumą nie tylko dla mieszkańców Zawiercia. Warta jest najbardziej znaczącym prawym dopływem Odry oraz najważniejszą rzeką Jury krakowsko-częstochowskiej. Jak mówią mieszkańcy, choć Kromołów na przestrzeni wieków często nawiedzały powodzie, to nigdy ich przyczyną nie były wody Warty, której źródeł strzeże Nepomucen. Murowana kapliczka nad głównym źródłem rzeki Warty, poświęcona obecnie świętemu Janowi Nepomucenowi, wzniesiona została pierwotnie jako drewniana na przełomie XVI i XVII wieku. Szanowni Państwo, znajdujemy się na zamku w Bąkowcu. Tu rozkręca się Jura, bo Bąkowiec, Morsko, również Zawiercie. A Zawiercie jako brama Jury wciąż pisze nowe karty i poprzez tą symboliczną bramę znacznie więcej zobaczycie przyjeżdżając tutaj. Historia, która miesza się z teraźniejszością, pozwala uzmysłowić, że warto burzyć mury, warto być otwartym. Z wartą warto. Zamek w Bąkowcu, znajdujący się w Skarżycach, należy do tzw. Orlich Gniazd. Początki zamku nie mają udokumentowanej historii. Być może pierwszą drewnianą warownię wznieśli w XIV wieku Toporczykowie, którzy od nazw dóbr morsko przybrali nazwisko Morskich. Prawdopodobnie byli rycerzami i rabusiami, za co król Władysław Łokietek odebrał im Morsko i oddał wieś w 1327 roku klasztorowi w Mstowie. W dokumentach z tego okresu nie wspomina się, czy w Morsku istniał zamek, jednak przez analogię można przyjąć, że w czasach Kazimierza Wielkiego wzniesiono strażnicę w ramach umocnień na pograniczu Śląska i Małopolski. Możliwe jest również, że zamek zbudował książę Władysław Opolczyk, który pod koniec XIV wieku przez krótki czas był panem tych okolic. Pierwszą wzmiankę o zamku Bąkowiec i jego dziedzicu Mikołaju Strzale zapisano w 1390 roku. Wiadomo, że od 1392 roku burgrabią zamku był Piotr z Marcinowic Herbulis, a w latach 1413-1434
Klucz Bąkowiecki należał do Jana z Ciechowic. W 1435 roku zamek wraz z przynależnymi dobrami przejął kasztelan sądecki Krystyn z Koziegłów i jego potomni. Na przełomie XV i XVI wieku morsko posiadali Włodkowie i im przypisuje się wybudowanie nowego murowanego zamku. Wspomina o nim dokument z 1531 roku, kiedy jego właścicielem był Piotr Zborowski. Następnie przeszedł w posiadanie rodziny Brzeskich, a po nich w ręce rodu Giebułtowskich. Od XVII wieku zamek był już w ruinie. Obecnie jest ozdobą i atrakcją turystyczną przynależącą do Skarżyc, dzielnicy Zawiercia. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Skarżycach, należących do sołectwa Zawiercie. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1327. Tu znajduje się kościół Świętej Trójcy i Świętego Floriana, który został konsekrowany w roku 1598. Ze Skarżycami wiąże się również legenda zbójnika malarskiego. Malarski to zbójnik działający w latach pod koniec XIX wieku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uważany był za miejscowego Janosika, który zabierał bogatym, a dawał biednym. Był wysokim brunetem, rozkochującym w sobie kobiety, u których się ukrywał. Miał rozbudowaną siatkę zaufanych informatorów, z którymi porozumiewał się za pomocą informacji pozostawianych w kapliczkach. To w Skarżycach miał zapewniony wikt i opierunek i to tutaj podobno rozkochał najwięcej kobiet w sobie. Dzięki umiejętności przebierania się pozostawał nieuchwytny. W końcu pokonany został podstępem. Jeden ze ścigających go żandarmów miał przebrać się za żebraka. W ten sposób dotarł do zbójnika i zastrzelił go. Możemy hipotetycznie przyjąć, że stało się to przed tym zabytkowym kościołem. Po tym wydarzeniu na drodze wiodącej ze Skarżyc miała pojawiać się jego zjawa, a w jaskiniach pozostały ukryte skarby. Znajdujemy się przed cmentarzem żydowskim w Zawierciu Kromołowie. Powstał w pierwszej połowie XVIII wieku przy obecnej ulicy Piaskowej. Na przestrzeni dziejów powierzchnia cmentarza była sukcesywnie powiększana. Jest to miejsce pochówku Żydów z Kromołowa, Zawiercia Małego, Zawiercia Dużego, Bzowa oraz innych okolicznych miejscowości. Pomimo zniszczeń w porównaniu do innych cmentarzy żydowskich w Polsce, nekropolia w Zawierciu Kromołowie jest stosunkowo dobrze zachowana. Podczas prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w latach 90. zinwentaryzowano około 950 macew, z których najstarsza upamiętnia córkę Abrahama Hirsza, Sulkę, zmarłą w dniu 21 sierpnia 1730 roku. Cmentarz żydowski w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego powstał w 1905 roku. Założono go na planie wydłużonego prostokąta z domem pogrzebowym wzniesionym przy bramie wjazdowej. Pochówki lokowano rzędowo, ustawiając macewy z reguły licem w kierunku szerokiej alei przecinającej cmentarz na osi północ-południe. W
Większość nagrobków z zawierciańskiego cmentarza nie reprezentuje wybitnych walorów artystycznych. Zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki kamieniarskiej, jednak próżno doszukiwać się w nich finezyjnej czcionki czy szczególnie artystycznych zdobień. Cmentarz ten jest jednak obiektem unikatowym w skali całego kraju. Szanowni Państwo, znajdujemy się w odrestaurowanej starej łaźni nieistniejącej już przędzalni bawełny. Łaźnia wybudowana została na podstawie odezwy Zarządu Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie z dnia 29 listopada 1905 roku. Dzisiaj mam tą przyjemność pokazania Państwu dwóch splatających się elementów historii Zawiercia. Starej łaźni, która wchodziła w skład osiedla robotniczego TAS, a w której obecnie odbywać się będą wernisaże, kameralne koncerty i wydarzenia kulturalne o walorach zapadających w pamięć oraz kryształów i innych wyrobów szklanych, cudownie mieniących się refleksami wspaniałości po kucie szkła gospodarczego Zawiercie. Asortyment wyrobów huty był bardzo szeroki i obejmował całą gamę kieliszków, szklanek, wazonów. Poza tym owocarki, misy, popielnice, świeczniki, puchary, kosze, żardinierki, wspaniałe dzbany, karafki, patery, bomboniery. Do tego lampy, talerze, szkła okolicznościowe, ze stałej formy, użytkowe, kryształowe i ze szkła sodowego, a także formy artystyczno-rzeźbiarskie. Możemy tutaj podziwiać wzory takich artystów jak Jan Podlasek, Maria Sławoń, Zofia Schmidt, Ścisłowicz, Aneta Sobala i Zofia Piaskiewicz. Artyści ci na trwale zapisali się w historii polskiego designu. Precyzją wykonania i urodą zachwycają szkła ozdobne grawerką w wykonaniu Marcina Burcińskiego. Bazylika świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Zabytkowy, murowany kościół z czerwonej cegły, wybudowany w latach 1896-1903 w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Ma dwuwieżową fasadę, dwie mniejsze wieżyczki po bokach,
prezbiterium oraz wieżyczkę na sygnaturkę na skrzyżowaniu naw. Jest to kościół trójnawowy w układzie bazylikowym z transeptem wewnętrznym dzielonym na cztery pary filarów podtrzymującym sklepienie. Nad portalami wejściowymi w fasadzie oraz w ściankach szczytowych transeptu umieszczone są cegły, ceglane rozety wypełnione witrażami. Pałacyk Szymańskiego, willa dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie Stanisława Szymańskiego z 1897 roku, która jest integralną częścią osiedla robotniczego TAS. Autorem projektu budynku był inżynier-architekt Hudon Huder z Warszawy. 10 lipca 1991 roku Pałacyk Szymańskiego został zapisany w rejestrze zabytków. Willa została zbudowana z cegły i osadzona na kamiennym cokole. Przed budynkiem znajdował się okazały podjazd z gazonem. Budynek otaczał park w stylu angielskim, zaprojektowany w pracowni Hudery. Przepływająca przez teren parku rzeka Młynówka została przekształcona w system stawów o charakterze ozdobnym, spełniającym funkcje użytkowe. Osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, jeden z najcenniejszych zabytków Zawiercia. Powstało w XIX wieku przy nieistniejącej już przędzalni bawełny Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, założonej w 1833 roku przez braci Adolfa i Bernarda Ginsbergów, bankierów berlińskich. Było to pierwsze w pełni zorganizowane osiedle w Zawierciu o zabudowie wielorodzinnej. Powstało na przełomie XIX i XX wieku. Oprócz domów mieszkalnych dla robotników posiadało także budynki funkcjonalne, takie jak szpital na 30 miejsc, dom lekarza z gabinetem przyjęć, pralnie, łaźnie, dom ludowy, piekarnie, szkołę i resursy. Jeżeli szukasz źródeł tożsamości, u źródeł warg i w karczmie czy nar, u protoplastów tegoż jegomości lub w poemacie o wizji Ferraria, chciałbyś utwierdzić w historii poglądy o zdarzeń przypadków, które z sercem rosną z podniesionym czołem, zweryfikuj sądy, by patrzeć na przyszłość ocieploną wiosną. Zawiercie ma swój klimat łagodności i ury, w sile źródeł warty, w serdeczności ludzi. Zawiercie wodzi prymat,
burząc zbędne mury. Będąc tak otwarty, by ciekawość budzi, by ciekawość budzi. Jeżeli szukasz drzwi i bram otwartych, spojrzysz na przestrzał poprzez bramę Jury, bo miasto brama pisze nowe karty z przeszłości w przyszłość i w sile natury. Chciałbyś uzbroić barki w parę skrzydeł, wznieść się nad skały jurajskiego parku, rozświetlić niebo w gwiazdozbiorze igieł. Bo nie ma nieba o jaśniejszym blasku. Zawiercie maski klimat, łagodności jury, sile źródeł warto, serdeczności ludzi. Zawiercie wodzi prymat, burząc zbędne mury. Będąc tak otwarte, by ciekawość budzić, by ciekawość budzić. Jeżeli myślisz, że widziałeś wszystko z perspektywy wieku i jaskółek czasu, zdaj sobie sprawę, że to uroczysko wśród skał historii dziewiczego lasu ma w sobie siłę i moc przyciągania, jedną pod słońcem i gwiaździstym niebem. Zawiercie Jura walory odsłania, galopem przez pola i razowym chlebem. Zawiercie łagodności Jury, sile źródeł warty, serdeczność ludzi. Zawiercie wodzi prymat, burząc zbędne mury. Będąc tak otwarty, by ciekawość budzić, by ciekawość budzić.